Największe utwory Pink Floyd w Bolesławcu na żywo. Another Pink Floyd, jeden z najlepszych tribute bandów i znakomity gitarzysta rockowy i jazzowy Marek Raduli przeniosą wszystkich w muzyczny świat legendy progresywnego rocka. Odtworzą brzmienie największych utworów Pink Floyd. Połączyła ich fascynacja twórczością Floydów i to widać na scenie. Podobne instrumenty, niemal identyczne efekty gitarowe i sample jak pierwowzór. Warto to zobaczyć i usłyszeć, a nawet więcej, to trzeba przeżyć. Another Pink Floyd i Marek Raduli w Bolesławcu 27 maja. Bilety na koncert już w sprzedaży w Ośrodku Kształcenia Kursowego. Dwa razy tak, ulica Dolne Młyny 42, Bolesławiec. Vilaro. Największy wybór koszul, garniturów, okryć wierzchnich, spodni, swetrów i marynarek w super cenach. Najnowsza kolekcja i usługi doradców wizerunku. Vilaro Bolesławiec. Starzyńskiego 48, obok Dino. Zabierz rodzinę lub przyjaciół na prawdziwą biesiadę. Prawdopodobnie największa pizza w mieście o średnicy 57 cm, która zadowoli największych głodomorów. Chrupiące zapiekanki mierzące nawet 70 cm, soczyste burgery i pyszne obiady domowe. W Biesiadowie zawsze karmimy smacznie, swojsko i dosyta. Znajdziesz nas w Bolesławcu przy ulicy Kleberga 2 pod numerem telefonu 886 950 820 oraz na Facebooku Biesiadowo Bolesławiec. Zapraszamy! Dzień dobry, Violetta Juchaniuk. Witam Państwa w piątek 28 kwietnia i zapraszam na wydarzenia. Bolesławiec został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem dla miast, które corocznie przyznaje Komitet do Spraw Nagrody Europy. Taka nagroda trafia co roku tylko do jednego miasta. Nasze miasto przeszło do tego momentu wszystkie etapy dochodzenia do tej nagrody, od dyplomu Europy poprzez flagę Europy i honorową tablicę Rady Europy. Nagroda Rady Europy to najwyższe wyróżnienie, jakie można przyznać raz do roku jednemu miastu europejskiemu za jego działania w dziedzinie współpracy europejskiej i promocji idei jedności. Bolesławiec już czterokrotnie o nią się starał, znajdując się za każdym razem na krótkiej liście kandydatów. Tak było i teraz, gdy z naszym miastem konkurowało ponad 40 miast europejskich, a w tym ukraińska Odessa czy niemiecki Bamberg. W tym roku Zgromadzenie Rady Europy uznało Bolesławiec za najbardziej europejskie miasto. No to jest nieprawdopodobne wyróżnienie, bo przecież tylko jedno miasto dostaje taką nagrodę. W ślad za tą nagrodą będziemy organizować uroczystość jej wręczenia. Prawdopodobnie, tak wstępnie ustaliłem wczoraj, że po pozyskaniu informacji o tym, że znaleźliśmy się i po tej wielkiej radości trzeba było już pewne rzeczy zacząć, więc najprawdopodobniej będziemy chcieli zrobić uroczystość wręczenia tej nagrody w czasie Bolesławieckiego Święta Ceramiki. To nagroda dla miasta, czyli wyróżnienie, które dotyczy też wszystkich jego mieszkańców, instytucji, firm czy stowarzyszeń. To jest nagroda dla nas wszystkich i wszyscy powinniśmy być dumni. Nagroda Europejska to ostatnie, najwyższe stadium honorowania miast w kontekście zgodności z pracami Rady Europy na rzecz praw człowieka, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Bolesławiec przeszedł wszystkie etapy. Pierwsze nasze starania dotyczyły dyplomu europejskiego i nasz wniosek w 2008 roku został uwzględniony. Zostaliśmy uznani jako miasto realizujące wartości europejskie, miasto europejskie po prostu. To był 2008 rok. A ponieważ trzeba, żeby dostać tę nagrodę najnowszą, trzeba przejść trzy szczeble, czyli inaczej mówiąc, trzeba najpierw otrzymać, starać się i otrzymać i być uwzględnionym. To też są głosowania przy trzech innych poziomach nagród. Dyplom europejski wręczony był dla miasta prezydentowi Bolesławca w 2008 roku w siedzibie Rady Europy w Strasburgu. Kolejne starania sukcesywnie przynosiły następne efekty. W czerwcu 2009 roku uroczyście podniesiono na maszt w rynku flagę Europy.
W wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel Parlamentu Europejskiego. Ta flaga wisi obecnie przed salą rajców w ratuszu. Później były starania o tablicę europejską, to trwało. Ostatecznie w 2012 roku otrzymaliśmy tablicę europejską, tablicę Rady Europy. I to oznaczało, że możemy starać się o tytuł, który jest absolutnie wyjątkowy, elitarny. Każdego roku tylko jedno miasto otrzymuje to wyróżnienie. Więc tylko jedno miasto w całej Europie. A pamiętajmy, że Rada Europy to jest zgromadzenie większe niż Komisja Europejska, niż Unia Europejska, ponieważ w Radzie Europy zasiadają również przedstawiciele państw, które do Unii Europejskiej nie należą. Honorowa tablica Rady Europy została uroczyście wręczona w sierpniu 2012 roku i wręczyła ją reprezentantka Rady Europy. A w uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele polskiego rządu i samorządu wojewódzkiego. Tę drogę Bolesławca poprzez kolejne etapy do Nagrody Europejskiej obrazuje film przygotowany przez miasto do finału starań o tę nagrodę. Przedszkolna olimpiada pływacka dzieci z miejskich przedszkoli publicznych odbyła się na bolesławieckich termach. Pływackie umiejętności na basenie zaprezentowało 327 młodych pływaków. Po raz drugi w Bolesławcu odbyła się przedszkolna olimpiada pływacka. To sportowa impreza dla najmłodszych bolesławian, którzy uczęszczają do miejskich przedszkoli publicznych. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas bardzo ważna, ponieważ podsumowuje cały rok nauki pływania, w którym biorą dzieci, dzięki temu, że uczestniczymy w programie profilaktycznym i zajęcia są darmowe. Finansowanie jest po stronie miejskiego samorządu. W tym roku szkolnym gmina miejska przeznaczyła już na naukę pływania dla przedszkolaków ponad 114 tysięcy złotych. Z tych zajęć skorzystało 327 dzieciaków. Kochani, teraz zobaczcie na te dwa obrazy. To są obrazy, które powstały już ponad 100 lat temu. Zobaczcie, na tym obrazie, w którym ja stoję, to są ludzie, którzy przyszli na basen. Oni tak wyglądają, zmęczeni, bez jakiejś nadziei, bez optymizmu. Później oni wchodzą do tej wody, pływają i zobaczcie, jak oni wyglądają po wyjściu. Pokrzepieni tymi widokami i tym, jak bolesławskie termy mogą wpływać na samopoczucie, przedszkolaki ruszyły do olimpijskiej rywalizacji. Przydały się przy tym umiejętności zdobyte na lekcjach pływania. Mali zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach. Przepłynięcie basenu z deską, skok do wody i nurkowanie oraz skok do wody. Pływacy zaprezentowali przy tym hart ducha, odwagę i sportową postawę. Drużyny z poszczególnych przedszkoli miały oczywiście swoje grupy kibiców, w których znaleźli się m.in. rodzice. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali dyplomy, medale pamiątkowe i nagrody rzeczowe promujące ochronę środowiska, które ufundował Bolesławiecki Urząd Miasta. A olimpiadę pływacką zorganizowali Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4. Znamy wyniki naboru do programu Maluch Plus. Więcej o tym powiemy w wydarzeniach. W skrócie zapraszam. Federacja Przedsiębiorców Polskich w oparciu o prognozy wskaźników makroekonomicznych obliczyła, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wzrośnie o 20%. Oznaczałoby to ponad 700 zł brutto podwyżki miesięcznie dla pracowników zarabiających płacę minimalną. Wyniosłoby to 4254,40 zł, zaś minimalna stawka godzinowa 27,80 zł. Bezpartyjni samorządowcy zorganizowali we Wrocławiu konferencję prasową, podczas której padła propozycja dotycząca finansowania samorządów wszystkich szczebli poprzez udział w podatku VAT w wysokości 8,51%. W konferencji we Wrocławiu uczestniczyli m.in. Cezary Przybylski, Robert Raczyński, Piotr Roman, Tymoteusz Myrda i Krzysztof Maj.
Dolny Śląsk dla każdego to nowa kampania Urzędu Marszałkowskiego, która pokazuje region od strony dostępności i otwartości. W jej ramach powstał uniwersalny przewodnik z gotowymi propozycjami tematycznych wycieczek po regionie. Przeznaczony jest on dla każdego, od rodzin z małymi dziećmi, osób z niepełnosprawnościami po seniorów. Pociągiem na rower, czyli Koleje Dolnośląskie, otwierają sezon dla cyklistów. Wagon KD rowerowy rusza w weekendy z Wrocławia do Świdnicy i dalej do Jaworzyny Śląskiej. W zeszłym roku specjalny skład stał się atrakcją na skalę krajową. Tegoroczny sezon startuje w sobotę 29 kwietnia. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru w programie Maluch+. Powstanie blisko 90 tysięcy nowych miejsc opieki żłobkowej. Dotyczyć to będzie również Bolesławca i powiatu bolesławieckiego. Do miasta trafi niemal 1 150 tysięcy złotych na ten cel. Pieniądze z tego tytułu otrzymają też gminy Gromadka i Osiecznica. 18. Młodzieżowe Zatargi z Teatrem odbędą się w Bolesławcu za 2 tygodnie. To 2 dni, 13 i 14 maja, pełne estetycznych wrażeń i konkursowych emocji. Na scenie Teatru Starego będzie można zobaczyć 11 przedstawień. Gala otwarcia odbędzie się w sobotę o 18 i jednym z jej elementów będzie spektakl Kolorowe Sny Bolesławskiego Teatru Formalina. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Najbliższy poniedziałek, wtorek i środa będą w Bolesławcu dniami, gdy odbywać się będą wydarzenia związane ze świętami, które związane są z pierwszym, drugim i trzecim dniem maja. Na wszystkie te wydarzenia ich organizatorzy zapraszają mieszkańców miasta. Już tradycyjnie pierwsze 3 dni maja bogate będą w Bolesławcu w uroczystości związane z pierwszym, drugim i trzecim dniem tego miesiąca. Każdy z tych dni to wydarzenia, w których udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy miasta. Prezydent miasta Bolesławiec, pan Piotr Roman, zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w uroczystościach majowych. Zaczynamy w poniedziałek, 1 maja, o godzinie 13:30 w kinie Forum. Koncert chóru miejskiego Cantate Deo, a następnie nie taki straszny dwór, czyli wybrane fragmenty opery narodowej Stanisława Moniuszki. Koncert będzie bezpłatny, ale funkcjonować będą wejściówki, które wcześniej można odebrać w kasie Kina Forum. To wydarzenie współorganizować będzie Wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki. 2 maja we wtorek zapraszamy na rynek o godzinie 12 na obchody Dnia Flagi. W uroczystości weźmie udział 23 Śląski Pułk Artylerii oraz Miejska Orkiestra Dęta Bolesławiec. Trzeciomajowe uroczystości związane ze świętem Konstytucji 3 maja odbędą się przy pomniku stulecia odzyskania niepodległości przy ulicy Bankowej. O godzinie 11 rozpoczynamy uroczystym apelem z udziałem pocztów sztandarowych oraz kompanii honorowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii. Następnie przenosimy się do kościoła na ulicę Zamkową 1 na uroczystą mszę w intencji ojczyzny. A zwieńczeniem tych uroczystości będzie koncert miejski Orkiestry Dętej Bolesławiec oraz zespołu pieśni i tańca Bolesławiec, który nastąpi w tym samym kościele po zakończeniu mszy świętej. Zapraszam Państwa jeszcze na prognozę pogody dla Bolesławca na weekend. Dziękuję za dziś i do zobaczenia jutro w wydarzeniach tygodnia. Najbliższej nocy w Bolesławcu będzie 9 stopni Celsjusza. W sobotę temperatura wzrośnie do 14. Wilgotność powietrza na poziomie 90%. Zachmurzenie będzie duże i w nocy oraz wieczorem niewielkie mgły. W ciągu dnia możliwe niewielkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne będzie rosło, w południe wyniesie 1012 hektopaskali.
Wiatr do 16 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. W nocy z soboty na niedzielę będzie 8 stopni Celsjusza, a w dzień 13. Zachmurzenie będzie bardzo małe. Ciśnienie atmosferyczne 1022 hektopaskale. Wiatr do 10 km na godzinę wiał będzie z kierunków północnych. Niepubliczne przedszkole integracyjne Mali Odkrywcy w Bolesławcu. Miejsce tworzone z pasją, gdzie uczymy i motywujemy, ale nie tylko. Dzieci mają zajęcia na basenie, budują i programują roboty, rozwijają pasje taneczne, kształtują charakter na treningach taekwondo, uczą się języka angielskiego i bawią się do woli. Stawiamy nacisk na integrację i wszechstronny rozwój. Dzieci mają wsparcie specjalisty terapii pedagogicznej, pracują z logopedą, neurologopedą i psychologiem. Rozwijamy ich umiejętności społeczne, wspieramy rozwój poprzez zajęcia sensoryczne. Nasi mali odkrywcy biorą udział w konkursach i odnoszą sukcesy. Bo kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Niepubliczne przedszkole integracyjne Mali Odkrywcy. Ulica Polna 25, ulica Snyka 3/4, Bolesławiec. Zapraszamy do nas! Salon optyczny Vision Optic w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów. Soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla Was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów. Do lepszego zobaczenia Vision Optic, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25, obok zegara, telefon 534 824 651. Podo Artist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji? Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie PSZOK. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. PSZOK to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady.